Cześć, ten ciałciński obiekt kojarzy pewnie każdy z Was, ale zaraz pokażę Wam ciekawe miejsce, które znajduje się tuż za rogiem. W dniu dzisiejszym zwiedzimy ruiny basenu solankowego w Ciechocinku. Budynek powstał w 1932 roku i na otwarciu był sam prezydent Ignacy Mościcki. Tutaj ktoś sprzedaje bilety. Tutaj może był jakiś cennik? Pewnie tak. A tam już jest wejście dalej na basen. A na górze być może była jakaś na przykład restauracja? Możliwe. No dobra, jesteśmy już w środku. Tutaj pewnie był jakiś bar, sprzedawano jakieś lody czy napoje. Mogły też stać jakieś parasole i leżaki. Na jednej z cegieł jest napisane, boimy się wejść do piwnicy, tam się coś świeci. Mogę sprawdzić. Tutaj jest chyba zejście do piwnicy. Nic nie widzę, nic się nie świeci. Trzeba być ostrożnym, bo dużo szkła potłuczonego leży. Dużo też gruzu. Nie widzę, żeby się coś tutaj specjalnie świeciło, ale w tych drzwiach na pewno były toalety. Pewnie to świecenie to były prześwity w murze. Tutaj na pewno były kiedyś prysznice. Tutaj toalety. Ktoś nawet napisał, jak były wątpliwości. I w bardzo artystyczny sposób odchodzi farba od ścian. Ładnie to wygląda. Tutaj były kolejne prysznice. Tutaj też pewnie jakieś toalety. A tutaj być może była jakaś sala do ćwiczeń. Jak ktoś kiedyś z Was był na tym basenie, to proszę dać znać w komentarzu. Łóżko szło się kiedyś pewnie z basenu głównego do szatni, bo zachował się jeszcze natrysk z napisem pusz stopy. Jest tutaj jeszcze więcej ryszniców. Ich liczba świadczy o tym, jak wiele gości musiało odwiedzać ten obiekt. Prysznice z jednej strony były dla kobiet, a z drugiej dla mężczyzn. A tutaj kolejna duża sala. Ciekawe, czy to były jakieś sale ćwiczeń, czy co? Okej, idziemy teraz zobaczyć baseny zewnętrzne. Tutaj może był brodzik, bo jakoś płytko. O, tam widać jeszcze nawet jakieś schodki. Nie wiem, czy to widać w kamerze. Tutaj pewnie były jakieś doniczki. Dobra. Tak, tutaj była pewnie kiedyś zjeżdżalnia. Nawet jeszcze widać. Są schodki i zjeżdżalnie takie niskie. Fajnie. Właściwości wody znajdującej się w tym basenie były zbliżone do tej z Morza Śródziemnego. Widzę z góry, że basen był naprawdę ogromny. W chwili otwarcia był największym tego typu założeniem w Europie. Jak widzimy, basen był na początku bardzo płytki, a z czasem stawał się głębszy. Idziemy zobaczyć, co jest dalej. Tutaj już rośliny. Dużo roślin wyrosłoby.
na terenie basenu. Tutaj była zjeżdżalnia, na której przed chwilą siedziałem. Ojej. Jakąś ziemię wszedłem. No i tutaj już basen jest coraz głębszy. Jest już dużo głębszy niż był na początku. Już dużo drzew wyrosło tutaj. O, tutaj pewnie było stanowisko ratownika kiedyś. Przed nami zdecydowanie najgłębsze miejsce całego basenu. Było to miejsce dla najbardziej odważnych gości i widzimy, że jest nawet stanowisko do skoków na bombę. O, a po prawej jest kolejne stanowisko ratownika. O tym, jak to miejsce jest długo opuszczone, świadczy chociażby liczba tych drzew, które nie są już małymi sadzonkami, tylko już naprawdę dużymi drzewami. Tutaj jest tabliczka z 210 cm. Czyli tutaj basen miał pewnie około 3 metrów głębokości. Dosyć głęboko. Wprawdzie miejsce to odwiedziło wielu wandali, którzy namalowali tu niewybredne rysunki, ale znalazł się też jeden patriota. Wow, tutaj już naprawdę ogromne drzewo, które rośnie na środku basenu. W 1993 roku basen został wpisany na listę zabytków, a w 2001 roku został zamknięty ze względu na zły stan techniczny. Od tego czasu miejsce popada w ruinę, przyciągając wielu wandali i miłośników urbexu. Należy docenić fakt, że jest on ogólnodostępny i znajduje się na oficjalnych listach atrakcji Ciechocinka. Jak pamiętacie, w zeszłym roku odwiedziłem opuszczony basen w Krakowie, ale ten jest zdecydowanie większy i ma ciekawszą historię. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A teraz idę na łowy.